Dzień dobry Państwu, Łukasz Kościelniak, witam bardzo serdecznie w porannej rozmowie Radia Rekord i Telewizji Damić. Ze mną w jest pan Robert Prygiel ze Stowarzyszenia Inicjatyw Roberta Prygla. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. No właśnie, może zacznijmy od nazwy. Inicjatywa Roberta Prygla, tak? Nie Inicjatywa RP. Ja wiem, że się tą e, nazwą pan posługuje w mediach społecznościowych, ale Inicjatywa RP to partia polityczna, a panu do partii politycznej daleko. Zdecydowanie, nawet nie, nie wiedziałem, że taka partia istnieje. Jest, tak. Stowarzyszenie Inicjatyw RP, ale tak naprawdę inicjatywy Roberta Prygla. Mhm. Czyli lepiej posługiwać się e, tym określeniem, chociaż to inicjatywa RP też będzie właściwa. Ok, skąd pomysł u byłego sportowca, u obecnego prezesa klubu siatkarskiego z Nysy, u byłego trenera na rozpoczęcie innej pozasportowej działalności? Przede wszystkim radomieni na skrwi i kości. E, Każdym w moim życiu już nadszedł taki czas. Jeszcze nie czuję się na tyle stary, żeby już schować się w domu i nie uczestniczyć aktywnie w życiu społecznym, więc przyszedł taki czas, żeby oddać mieszkańcom to, co przez wiele lat mi dawali, tak? czyli wsparcie na boisku jako czynnemu zawodnikowi, później wsparcie jako trenerowi. I przyszedł taki czas, żeby ten swój sukces, bo mogę śmiało powiedzieć, że zamierzony sukces osiągnąłem. Udało mi się grać w drużynie czarnych, w Plus lidze, później w reprezentacji, być uczestnikiem Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, Olimpiady. Na pewno jako młody debiutant siatkówki C nie marzyłem o takich sukcesach. Więc chcąc oddać część tego wsparcia założyłem z wieloma przyjaciółmi, kolegami, znajomymi Stowarzyszenie Inicjatyw, żeby przede wszystkim pomagać Radomiowi, pomagać mieszkańcom Radomia. Takie, takie były cele. To kto jest jeszcze oprócz Pana w tym stowarzyszeniu? Kto dołączy do tego grona? Kolegów, sympatyków, osób, które chcą dbać o dobro naszego miasta? Wiele osób. Praktycznie codziennie ktoś się zgłasza. Nawet wczoraj miałem fajną rozmowę z jednym z radomskich przedsiębiorców, że też chętnie by się przyłączył. Więc mamy pełne spektrum społeczności radomskiej. Mamy bardzo dużo młodzieży, mamy przedsiębiorców radomskich, mamy emerytów. Ostatnio. Jak spojrzałem na listę, okazuje się, że bardzo dużo kobiet mamy. Więc. Magia Roberta, pryga? Myślę, że magia idei przede wszystkim. Magia idei, aczkolwiek nie ukrywam, że jeszcze będąc na boisku, czy później jako trener, ja lubiłem pracować w drużynie. Lubiłem pracować w drużynie. Miałem to szczęście, że praktycznie w każdym klubie, jakim grałem, drużyna z trenerem na czele wybierali mi dość szybko na kapitana, więc. Gdzieś ktoś widzi te zalążki liderowania, ale zawsze u podstaw jest przede wszystkim drużyna i wspólna praca. Mhm. O co chodzi tak naprawdę z tym stowarzyszeniem? To znaczy, jaki macie cel, jakie chcecie podjąć e, działania? Panie redaktorze, tak naprawdę stowarzyszenie już działa ponad rok. No, my już parę akcji i, i parę wsparciu dzieliliśmy. Nie, nie wszystkim się chcemy chwalić, i nie wszyscy chcą, żebyśmy się chwalili z różnych przyczyn. Ale takim bodźcem to było jakieś dwa lata temu moja wizyta u mojego przyjaciela jeszcze z czasów o, licealnych, z którym e, do tej pory trzymamy kontakt, który jest e, w, e, w dużej firmie, w korporacyjnej na wysokim kierowniczym stanowisku. Ma sobą parędziesiąt osób i on mi mówił, że założył coś, stowarzyszenie. E, Radomian w Warszawie. Ja mówię, a co cię zmobilizowało do tego? Mówi, że niesamowita rzecz, bo ma po co parędziesiąt osób i e, przychodząc nowe osoby, na przykład z Kielc czy z Lublina, one są dumne z tego, że są z tego miasta. Dwa, e, po dwóch, trzech dniach już mówią, że przyjechały, na, tak jak wspomniałem wcześniej, z Kielc lub z Lublina. I w tym samym dziale pracowało u niego 3-4 osoby. Gdzie on się dowiedział po ośmiu miesiącach, że one są z Radomia, czyli z miasta naszego, jego, mojego, pana. I mówi, jest coś u nas takiego, mieszkańców Radomia, że wstydzimy się za swój radom. Ja na swojej kariery, karierze sportowej, na swojej ścieżce sportowej nigdy nie ukrywałem tego, że jestem z Radomia. I jestem do tej pory dumny. Więc... A z czego to wynika, pana zdaniem, że my się wstydzimy tego, że jesteśmy z, z Radomia? Ja właśnie nie wiem. Ja zawsze byłem dumny. Ja nigdy nie miałem kompleksów, obojętnie gdzie grałem, zawsze byłem dumny, że jestem z Radomia. I celem stowarzyszenia jest właśnie pobudzenie tego patriotyzmu lokalnego, głównie. Tak? To jest bardzo wielkie słowo, ale myślę, że my Radomianie tutaj mamy największy deficyt i my powinniśmy być, dbać o to, a ja się czuję osobą dość ważną z Radomia, czuję się osobą spełnioną, która może i chciałaby poświęcić część swojego życia po to, żeby Radomianom uzmysłowić, że my mamy historię i mamy podstawy ku temu, żeby być e, dumni z tego, że jesteśmy e, z bardzo ładnego miasta. Miasta, które ma swój kręgosłup, miasta, które spowodowało wiele ruchów e, przewrotów, wiemy, słynny Czerwiec 76. Więc główną ideą jest taką, żeby Radomianie nie wstydzili się być z Radomia, żeby Radomianie, bo niestety statystyki pokazują, że już w 2050 roku Radom może mieć zaledwie 150 tysięcy mieszkańców, co jest, co jest bardzo złe dla naszego miasta. To jest ogólnie trend zmniejszający się liczby mieszkańców nie tylko Radomia, ale też i, też i całego kraju. Ale... ale panie redaktorze, tu włączę się na chwilę. Ja pracuję też trochę w Nysie i tam akurat miasteczko, Niecałe 50 tysięcy mieszkańców tam nie ma takiego trendu. Tam są pewne, pewne działania robione ku temu, żeby mieszkańcy nie wyjeżdżali z Nysy, i naprawdę ten trend został zahamowany. Mhm. Jeżeli chodzi o stowarzyszenie, w jaki sposób właśnie tę lokalność, e, patriotyzm, o którym Pan mówi, chcecie wśród mieszkańców poruszać, pobudzać? Mamy plany, o których na dzień dzisiejszy byśmy nie chcieli już tak szczegółowo mówić. Jedyne, co mogę zdradzić, to robimy wszystko, żeby już oficjalnie otworzyć siedzibę stowarzyszenia, na którą na pewno serdecznie zaproszę również Państwa redakcję i, i wielu ludzi żeby na otwarcie. Tam chcemy budować społeczność i każdy radomianin będzie mógł sobie przyjść, wypić kawę, posiedzieć, poznać fajnych, ciekawych ludzi. Chcemy do radomia zapraszać ludzi nie tylko ze świata sportu, ale. Z racji tego, że sport jest mi bardzo bliski, głównie ze świata sportu, nawet może nam się uda ściągnąć parę gwiazd, ale też i ludzi ze świata kultury, muzyki, rozrywki, tak żeby zainspirować młodzież nie tylko do siedzenia przed komputerem, smartfonem, ale pokazać, że naprawdę dużo życia tracimy na głupoty, tak naprawdę, które w żaden sposób nas nie rozwijają. Mhm. Czy jeżeli bym powiedział, że mam, obserwując pana działalność, mam pewne takie odniesienie chociażby do pana Bogdana Wenty, prezydenta Kielc, to pan by się zgodził z takim stwierdzeniem czy nie? Chodzi o porównanie, że ludzie sportu, utytułowani nagle stwierdzili, że no już dość w tym sporcie zrobili, co, czas, na coś, no, czas na coś nowego. Panie redaktorze, wielu sportowców, jak wiemy, nie tylko siatkarzy, ale piłkarzy, w różnych dziedzinach życia, bardzo często po zakończeniu kariery poświęcają się działalności społecznej. Nie jest to jakiś klucz, ale ja też stwierdziłem, że mogę to robić. Pan Bogdan Wenta był wybitnym trenerem, na pewno trenerem lepszym ode mnie. Tak się teraz szybko zastanawiam, wydaje mi się, że ja miałem większe sukcesy jako zawodnik. To w duele byście się uzupełniali. Idealnie, ale, idealnie. ale też oczywiście yy, zapewne wie pan, do czego, do czego zmierzam, bo od wielu miesięcy głośno mówi się o tym, że, że pan Robert Prygiel będzie kandydatem w najbliższych wyborach samorządowych na prezydenta Radomia. No i biorąc pod uwagę to, co pan mówi, że pan szybko był wybierany na lidera, że radą potrzebuje zmian, no to wszystko się składa w całość. Panie redaktorze, nie ma takiej decyzji. Nie ukrywam, że wiele osób, przede wszystkim stowarzyszenie nie powstało po to, żeby Robert Brigg został prezydentem. Ale e... jest to dobry początek. To się okaże. Przede wszystkim koncentrujemy się w tej chwili nasza drużyna na tym, żeby stowarzyszenie naprawdę robiło dobrą rzecz. Żeby to nie było stowarzyszenie pr i reklamy, tylko działania. To jest dla nas bardzo ważne. Niekoniecznie musimy się tym chwalić. Chcemy, żeby osoby, do których dotarliśmy, to poczuły. Wiele osób mnie pyta się, czy będę startował, czy chcę startować. Nie ma takiej decyzji na dzień dzisiejszy i mówię to bardzo szczerze. Przy ogromie obowiązków, jakie w tej chwili w moim życiu ten natłok obowiązków powoduje to, że nie mam czasu. Się na tym zastanawiać. Jeżeli byłaby taka decyzja, to by diametralnie zmieniło moje życie, odwróciło do góry nogami. Czy pan jest gotowy w ogóle na to, żeby wystartować i ewentualnie być potem prezydentem? Ja nie mówię, czy jest decyzja, czy po prostu ma pan wewnętrznie taką chęć, że chciałby pan rzeczywiście rządzić tym miastem, oczywiście rządzić w cudzysłowie? Panie redaktorze, tak jak powiedziałem, nie ma takiej decyzji. To jest tak poważna decyzja, wchodzę w temat, który potrzebuje 100% zaangażowania to musi być decyzja przede wszystkim Roberta Pryga, ale również konsultacji z najbliższymi, z rodziną, bo tak jak wspomniałem, mam troje dzieci, żonę. E, tego typu decyzja jest zbyt poważną decyzją, żebym teraz tutaj panu redaktorowi Ale nie, ale nie wykluczy pan tego w stu że nie, nie zapewni pan tutaj dzisiaj, że nie mogę zagwarantować, nie będę kandydował w moim na prezydenta. Życiu, w moim życiu się już wydarzyło tyle rzeczy, których bym się w życiu nie spodziewał, że się wydarzą. Także wszystko jest możliwe. Nigdy nie mów nigdy. Dobrze, ciepiwie w takim razie czekamy. Myślę, że na wstępne tygodnie miesiące będą kluczowe, żeby poznać yy, decyzję w tej sprawie. Ale jeżeli zachęcam, chodzi... zachęcam do śledzenia tego, co się będzie działo w stowarzyszeniu przede wszystkim. No, czyli będzie się działo bo ciekawie. Bo mam nadzieję, że to jest główny cel tutaj zaproszenia Państwa. No, oczywiście, no jest to, jest to nowy, nowy gracz na tej naszej radomskiej scenie. No to nie jest trzeba, bardzo dużo fajny. Stowarzyszeń w Radom jest bardzo dużo fajnych i też mamy w głowie połączyć siły z paroma stowarzyszeniami, bo naprawdę niektóre stowarzyszenia wykonują kawał dobrej roboty. Mhm. Czego panu brakuje, jeżeli chodzi o nasze miasto? Ma pan porównanie. W wielu miastach pan występował jako zawodnik, w wielu miastach pan pracował, w wielu miastach pan był w podróżach, na wycieczkach. Jak pan ocenia nasze, nasze miasto? Ja jestem zakochany w Radomiu. Ja jestem zakochany w Radomiu. Tak jak wspomniałem, zawodnicy, którzy przyjeżdżali do Radomia z różnych stron świata, przyjeżdżając, mieli opinię Radomia jako miasta smutnego, a po dwóch, trzech miesiącach oceniali nasze miasto jako świetne do życia. Zresztą przykładem jest to, że wielu siatkarzy, którzy grali w Radomiu, później osiedlali się tutaj i prowadzą życie, mają rodziny, pracują i tak dalej. Więc ja. Uważam, że najbardziej nam brakuje pozytywnego pr -u. Jestem ostatnią osobą, którą by Pan namówił do e, mówienia negatywnie o Radomiu. Mógłbym mówić, czego brakuje, tak? Być może amfiteatru, być może drogi. Na pewno najważniejsza rzecz to jest to, żeby mieszkańcy Radomia bezpieczeństwo zdrowotne. To jest dla mnie klucz ogólnie. Mamy z tym problem, nie tylko my, ale Radom na pewno ma z tym duży problem i myślę, że. Jako stowarzyszenie też będziemy chcieli w tej dziedzinie życia zaistnieć i wesprzeć, bo ta medycyna tak naprawdę jest kluczem całego naszego życia. Na pewno ciężko jest, no sam pan redaktor wie, dzisiaj tutaj jadąc do pana, musiałem dużo wcześniej wjechać, bo bardzo ciężko się jeździ po Radomiu. Ale głównym celem, że tak powiem, mojej aktywności, powtórzę się, ale jest to dla mnie bardzo ważne, jest odbudowanie dumy Radomia, jest pokazanie, że Radom jest miastem zwycięzców, że mamy się kim i czym chwalić. Że Radomianie mogą śmiało po całej Polsce chodzić na przykład z napisem na koszulce Radom Pany. Prawda? Nie mamy się czego wstydzić. Staliśmy się ostatnimi czasem miastem Memu, miastem hejtu, zupełnie niesłusznie. Ja bardzo nad tym ubolewam. Zresztą, tak jak Pan wspomniał, podróżując po Polsce czy, czy będąc w wielu miastach, jak mówię, czy ktoś wie, o, przyjechał Radomianin i tam jakiś uśmieszek, to już czuć ten, ten sarkazm. Ja pamiętam taki program Kuby Wojewódzkiego, gdzie domagała był w programie i bardzo mi się podobało, jak Paweł. Pokazał Kubie, że Wojewódzki powiedział, zaczął się śmiać z Radomia, a Domaga do powiedział, ale słuchaj, ty nie byłeś w Radomiu, ty nie wiesz jak tam jest, nie oceniaj tylko na zasadzie memów. I taki patriot lokalny to naprawdę wydaje mi się, że możemy bardzo dużo na tym czy, zyskać. Czy ktoś z ugrupowań politycznych już się do pana odzywał? Nie, nie, my nie bawimy się w żadną politykę, na pewno. Czyli nie będzie żadnego... Hmm... Jakiegoś porozumienia jest, współpracy stowarz... z konkretną partią. My chcemy współpracować z każdym. Mhm. My chcemy współpracować z każdym, każdego zapraszamy. Zgłaszają się politycy, nie ukrywam, zgłaszają się politycy do stowarzyszenia. Jesteśmy pod tym względem bardzo ostrożni. Jeżeli polityk chce pomóc i zrobi to ani, anonimowo. Nie mamy z tym problemu. Nie chcemy stowarzyszenia łączyć w żadną politykę. Mhm. Na koniec pytanie z dziedziny Panu bardzo bliskiej. Ja wiem, że pewnie będzie to niezręczne pytanie, ale nie mogę tego pytania dzisiaj nie zadać. Jak Pan śledzi wyniki Plus widzi Pan, że CERAT Czarni, Enea Czarni Radą, przepraszam, Enea Czarni Radą, pasują się w tabeli na tym miejscu, o którym się pasują i od momentu otwarcia nowej hali, jeszcze na tym obiekcie nie wygrali. To co Pan sobie myśli? Myślę sobie, że jak pan tu z, z, powiedział Cerat, to bardzo dobrze, chociaż już drużyna się tak nie nazywa, ale To już siła przyzwyczajenia. Ale tak, no bo firma Cerat zasługuje e, na szacunek za to, co zrobiła dla radomskiej siatkówki. Obecnie klub się nazywa na Czarni Radom. E, no serce krwawi. E, w tym klubie spędziłem niemal pół swojego życia. Jakby tak podsumować, to pewnie koło 20 lat. Więc serce krwawi. Ja mam nadzieję i trzymam kciuki, że Czarni nie spadną, bo Obserwując konkurencję, może być im bardzo ciężko, i jestem pełen nadziei, że ktoś w końcu wyciągnie wnioski. Tak kolokwialnie mówiąc, za, moim czasu, za moich czasów ta drużyna miała swój kręgosłup. Miała przede wszystkim zawodników, z którymi się utożsamiali kibice i mieszkańcy ty od paru lat. Praktycznie tam są bardzo duże zmiany kadrowe, niestety nie idące. Współmiernie z podnoszeniem wyników, a nawet bym powiedział, że ze spadkiem, ale ten klub zawsze będzie bardzo bliski mojemu sercu i zawsze do końca będę kibicował. Nie ukrywam, że często bywam w klubie, gdzieś tam sobie rozmawiamy z nowymi władzami. Trzymam kciuki i liczę, że Paweł Zagumny, obecny nowy prezes, wprowadzi trochę świeżości i takiego spojrzenia z zewnątrz, bo temu klubowi jest to potrzebne. To uda się dzisiaj wygrać, się mu siebie i odnieść to pierwsze zwycięstwo, czy też, czy też nie? Kiedyś się musi udać, bo przecież nie można dwa lata ciągle przegrywać. Zawiercie niestety już wróciło do najlepszego składu, już Grabieniec, Kleweno, już jest zdrowy tawaresz, więc z Butrynem, więc na pewno Czarni nie są faworytem, ale na szczęście to jest sport, a w sporcie się wszystko może wydarzyć. Będę dzisiaj na meczu, będę trzymał kciuki za, za Czarnych, miejmy nadzieję, że w końcu wygrają. Eee, trzymajmy kciuki, no bo tyle nam pozostaje. Robert Prygiel, Stowarzyszenie Inicjatyw Roberta Prygla był dzisiaj moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo za uwagę. Do usłyszenia i do zobaczenia już jutro.